Zapraszam na unboxing i test kamerki sportowej XBlitz Move 4K. Więc tak, tak wygląda opakowanie razem z tą kamerką. Jeszcze nie rozpakowywane, jak widać, jest ona w takiej, jakby folicie w takim ala streczu. Kamerka XBlitz Move 4K. I tak, na, generalnie wam powiem, że opakowanie jest. Co prawda, ten sprzęt nie jest to najtańszy sprzęt. Aczkolwiek opakowanie jest już naprawdę na wysokim poziomie, bo jest twardy, jest tak naprawdę no jest ostreczowany i naprawdę wygląda jakby tego streczu nie było. Miły akcent ze strony producenta, więc tak. Yy, generalnie wrzuca nam się w oczy sama kamerka, która wygląda dosyć podobnie do GoPro. Jednak co ciekawe, i co istotne, Producent, jak widać, tutaj przybliżę, nie ukrywa, że jest to iGlitz Move 4K+, więc to jest też na plus dla producenta, że nie próbuje jednak w 100% naśladować kogoś innego. Więc tak, y oczywiście rzuca nam się w oczy znaczek dwóch lat gwarancji, y nagrywanie w jakości Ultra HD 4K, w slocie na karty microSD, no tak, no bo jak inaczej, oraz, że jest to tak naprawdę all-in-one opakowanie, czyli że mamy w wewnątrz opakowania wszystkie akcesoria, które są nam potrzebne do rozpoczęcia, że tak powiem, produkcji nagrywania. U dołu opakowania widzimy kamerkę już w etui wodoodpornym, które podobno jest w zestawie oraz wszystkie jej funkcje, między innymi to, że ma Wi-Fi, co ma nam rzekomo umożliwić pobieranie z kamerki, Naszych nagrań, przez to nie będzie być może trzeba wyciągać tej karty. Oczywiście producent się chwali, że nagrywa w 4K Ultra HD w 24 FPS. Oczywiście nie jest to, że tak powiem, szał, 24 FPS. Jest to jak najbardziej płynna grafika. W teorii jest to płynna grafika, płynne nagranie. Pamiętajmy jednak, że jest to sprzęt w kategorii 400-500 zł, więc nie oczekujmy. Jakości GoPro Hero. Tak więc, co ciekawe, muszę Wam powiedzieć, że w zestawie, oczywiście, jest pilot zdalnego sterowania, który dosyć, dosyć mocno przypomina nam opaskę Xiaomi Mi Band 4, taką jak ja mam tutaj, że tak powiem, wręcz jest identyczna zaraz sobie zresztą je dla ciekawostki już porównamy dodam od siebie, że zakupiłem sobie osobno jeszcze taką kartę SanDisk'a ultra, co ważne, jakość klasa 10, 32 GB powinna wystarczyć ją sobie odłożę na bok także co, przejdźmy może do otwierania tego pudełeczka otworzymy je taką, że tak powiem śmieszną kosą jak tu je otworzyć, żeby, je, żeby go nie uszkodzić? Właśnie to Wam powiem, że jest dosyć ciekawe, wystarczy tylko podważyć. To jak widać, wszystko schodzi samo. Nożyk zabiorę, bo prawdopodobnie już się nam nie przyda. Folikę także. Jak widać, jest to takie fajnie wsuwane, wysuwane opakowanie, wysuwamy i no i właśnie. I pierwsze co rzuca nam się w oczy nasza kamera. Naprawdę jestem zaskoczony. Wzbudziło to we mnie taki efekt. No nie spodziewałem się tego. Co ciekawe, nie jest ona zdana tylko na tą głowę. Jest to plastik, tak jakby szkiełko plastikowe. Tak podnosimy. Zupełnie jakbyśmy otwierali produkt klasy. No naprawdę wyższej premium. I tak. Tak wygląda sama kamerka. Ja ją może wyjmę, jak się uda. Jest ona zabezpieczona taką jakby gąbeczką. Wszystko mamy w folikach, nowy produkt. Tak wygląda sama kamerka. Jak widać, faktycznie są na niej te napisy. U góry mamy dwa przyciski. Więc tak wygląda ta kamerka. Ja ją sobie tutaj odłożę. Zajrzyjmy dalej, co tam jest. Dalej mamy oczywiście. Zabezpieczenie i rozpoczynamy zabawę z akcesoriami. Tu mamy paski. Tu mamy dwa osobne pudełeczka, czego się nie spodziewałem. No i tu mamy oczywiście zipy, trytytki. Odłożymy je sobie obok. Pudełeczko zabierzemy. No i tu mamy tego naszego, że tak powiem, yy... Mi Banda, pilota, no, muszę Wam powiedzieć, że to otworzymy. No, w wykonaniu przypomina, powiem Wam szczerze, że. tak jakbyśmy mieli naprawdę mi banda całkiem fajnie całkiem fajnie wszystko działa szukamy dalej dalej mamy instrukcję obsługi co ciekawe w języku polskim to się ceni i w opakowaniu głównym już nie mamy nic więc je na razie odłożę na bok Mamy jeszcze jedno opakowanie. Domniemy Wam, że są, jest tutaj reszta akcesoriów i miałem rację. Widzimy akcesoriów jest multum. Mamy uchwyt na kierownicę. Mm, mamy kolejny jakiś tam uchwycik. Mamy pewnie przyssawki na kask albo na inną powierzchnię, nie tylko na kask. Mamy kabel USB. USB, jeśli, jeśli się nie mylę, USB-C. Także widać, że jest to już nowocześniejszy produkt. Szmatkę do czyszczenia kamery, aczkolwiek nie zalecałbym czyścić bezpośrednio po kontakcie z błotem. Jeszcze jedną, jakoś tam za tyczkę zatyczkę. I kolejny, kolejny uchwycik. I jeszcze jeden. I ramkę taką, żeby nagrywać prawdopodobnie bez żadnych uchwytów. I kolejne uchwyty. I jeszcze więcej uchwytów i linka zabezpieczająca to fajnie, to fajnie, bo jakby nam się coś połamało, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Kamera nam nie zginie, także widać. Opakowanie jest puste. Ja przyznam się szczerze. Pierwszy raz w ogóle mam kontakt z kamerą sportową, spróbuję ją otworzyć. Otwieranie niby jest intuicyjne, i faktycznie otwieranie tak, takowe. Właśnie jest. Nie wiem, jak to się stało, że tu się to otworzyło. Tu widać, mamy zawiasy, więc ta klapka powinna nam iść do góry. Jest po prostu chyba mocno zasana. Tak jest. Tak wygląda sama kamerka w środku. Opakowanie jest również solidnie wykonane. Kamerka jest także zabezpieczona. Słuchajcie, jest, jest bardzo przyjemna w dotyku. Waży bardzo, bardzo niewiele. Spróbujemy ją włączyć. No, bateria chyba jest rozładowana. Co ciekawe, producent stale nam nie zakazuje, sugerując to, sugerując ten gwint. Montaż yy. od razu bezpośrednio na statywie. Jak widać, bateryjka jest wymienna. W razie czego można sobie dokupić drugą bateryjkę i po prostu nie przerywać, że tak powiem, chwili, w której nagrywamy. Dalej, co widać? Tutaj mamy z boczku gumową zaślepkę na USB, oczywiście C. Jeszcze jedno złącze HD. Zamykamy. Dalej mamy przycisk multimediów. Kolejny przycisk. Tutaj mamy prawdopodobnie albo głośnik, albo nie mam pojęcia co to jest. Tutaj rzuca nam się w oczy ekranik. Jak widać, muszę Wam powiedzieć, że kamera jest bardzo dobrze wykonana. Nic nie trzeszczy, nie, nie czuć niszczyzny. Kolejny ekranik to się naprawdę ceni. Przepraszam za światło, ale już niedługo się to zmieni. Yy, także tak się nam prezentuje kamerka od razu po rozpakowaniu. No to co, ja ją podładuję, i już za chwileczkę widzimy się z uruchomieniem pierwszym tej kamerki oraz jak się domyślacie, co jest konieczne z testem. Co prawda w warunkach domowych mamy godzinkę już późną, bo za 27, więc po południu, więc już jest ciemno. Ale niemniej jednak zobaczymy, jak ona sobie radzi bez żadnych ustawień. Także do zobaczenia za chwilę. Więc tak, mamy tutaj już. Kamerka nie, nie została przeze mnie uruchomiona celowo, gdyż uruchomiliśmy sobie pierwsze z PowerBanka. Dobrze się złożyło, że akurat niedawno ładowałem. Te rzeczy tu specjalnie zostawiam, żebyście widzieli, ile ich jest. Więc tak, no, generalnie dlaczego ją kupiłem, o tym się dowiecie już niedługo. Albo prawdopodobnie, jak oglądacie ten filmik, to już yy, wiecie, więc tak. Podłączamy sobie do kamerki USB-C. Naprawdę bardzo szanuję USB-C. Mam w telefonie na początku nie było to takie popularne i był, było to wręcz problematyczne, ale już tak nie jest. Jest to jak najbardziej popularne i możemy się doładować. Jak widać kamerka się zapaliła. Nie wiem, czy błysłać ten dźwięk. Pokazuje nam tutaj brak karty SD. Tryb nagrywania nam tutaj pokazuje. No i co widać? Widać yy, obraz, jak ona nagrywa. Muszę wam powiedzieć. Oczywiście tych pasków nie ma. Ojej. Mamy do czynienia z dotykowym ekranem. Naprawdę słuchajcie, tego się nie spodziewałem. Yy. No, jest to dla mnie dosyć spore zaskoczenie. Odpalimy sobie menu. Mamy tutaj ustawienia rozdzielczości. Nagrywania w pętli, więc możemy je używać jako rejestratora samochodowego, co prawdopodobnie sprawdzimy. Nagrywania poklatkowego, automatycznego nagrywania. Ustawienia dźwięku, czyli że mikrofon. Automatyczne nagrywanie, to tak jak byłem wcześniej. Nagrywanie w pętli, czyli yy, będzie nam, że tak powiem, zapisywać. Zobaczymy sobie ten 4K, bo jestem mega ciekawy. No, widać 4K. No, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Co ciekawe, ona tutaj nam pokazuje, że jesteśmy chyba w menu. My z tego menu wyjdziemy. No i pokazuje nam, yy, że tak powiem, stan baterii, że ładujemy z Powerbanka ją. Oczywiście nie pokazuje nam tego, że ładujemy ją z Powerbanka, jednak. Coś tam już pokazuje. Sprawdzimy sobie nagrywanie. Oczywiście osobno przeprowadzimy test nagrywania na dworzu w różnych trybach. Sprawdzimy sobie teraz, jak ona nam nagra. Kąt widzenia możemy sobie ustawić: duży, mały, średni. Wykrycie ruchu. Jest to tak naprawdę dobrej jakości rejestrator jazdy, tryb nocny możemy uruchomić. Także tutaj mamy auto zdjęcia, pewnie redukcja, A nie myślałem, że redukcja czerwonych oczu nie. Tu znacznik daty możemy sobie wyłączyć. Ja nie lubię osobiście tego ustawienia Wi-Fi możemy sobie wszystko wyregulować, ustawić. Datę i godzinę. Dźwięk przycisków możemy sobie. Włączyć albo włączyć, myślę, że można zmienić język. Możemy ustawić oczywiście, jak widać, mamy polski częstotliwość. Możemy sobie ustawić balans bieli. No, ustawień jest multum, multum i jeszcze raz yy, multum. Także, tak to wszystko. O, co jest ciekawe, co chciałem Wam jeszcze pokazać w ustawieniach. Tryb telewizora. Nie mam pojęcia, co to jest stabilizacja żyroskopa włączyć stabilizację możemy. Więc tak tak to wygląda i ja zaraz włożę kartę SD. I zaraz zobaczycie kilka nagrań z tej kamerki. Jak widzicie, kamerka nagrywa całkiem nieźle. Moim zdaniem średnio nadaje się do nagrań statycznych, gdyż Czasami, jak nagrywam moim telefonem, mam wrażenie, że są lepsze niż ta jakość 4K, aczkolwiek mm, zdjęcia albo jakieś inne takie spowolnione nagrania, szczególnie w tym trybie 4K, wypadają dużo dużo lepiej. Odnośnie stabilizacji obrazu, jak widzicie, jest wręcz bym powiedział genialna i z czystym sumieniem mogę ją polecić. Odnośnie nagrywania w nocy jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, ale. Myślę, że po tym co teraz jest, że tragedii nie będzie. A jak będzie, to już zobaczycie w najbliższych filmach. Także do zobaczenia!